Cześć, dzień dobry. Ja zaczęłam właśnie dzień od prania. Znaczy, jeszcze nie zaczęłam prać, ale taki jest zamysł. Dobra, pokażę Wam, co kupiłam. Oczywiście nie jestem w stanie pokazać Wam wszystkiego, bo część to prezenty. Ale zacznę od Rossmana. I pierwsza rzecz to była rzecz, o którą się pytałam Was na Instagramie, czy sobie zrobić prezent, czy nie. Postanowiłam, że sobie zrobię, ponieważ moje rzęsy są okropne i jak Was pytałam na Instagramie, co polecacie, żeby je wydłużyć, wiecie, zagęścić i tak dalej, to bardzo wiele polecało Long for Lashes. Ja już kiedyś miałam ten zestaw, znaczy nie zestaw, miałam tylko i wyłącznie to serum do rzęs. Dobrze mi się sprawdzało, jakby kolejne kupiłam na Allegro i to, które zamówiłam z Allegro, nie dawało moim rzęsom absolutnie nic. Więc po dłuższej, jakby półrocznej przerwie stwierdziłam, że wrócę i zobaczymy, czy efekty będą. To jest bardzo duże. Nie myślałam, że ten żel micelarny będzie aż taki spory. Kolejną rzeczą to saszetki do szuflad. To jest taki do sweterów na mole i ja lubię je dawać do bielizny. Kolejna rzecz to kapsułki do toalety. Tak, tak, dokładnie tak. Następna to jest taki psik-psik po prostu. Bardzo wiele osób go polecało, że nie zostawia smug, a czasami potrzeba coś na szybko przetrzeć. Mam mycie przed sobą drzwi, także wydaje mi się, że zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Tutaj wywołałam sobie zdjęcia, bo w ogóle my wywołujemy cały czas zdjęcia właśnie w Rossmanie. Z Bluetooth przesyłam z telefonu i drukuję sobie potem płacę i tak na bieżąco, wiecie, po parę zdjęć wywołujemy. Kupiłam Dali też saszetkę, jedną już zjadła i to powiem Wam, że jakieś specjalne to one nie są. Kupowałam ostatnio w Biedronce takie, też Wam pokazywałam na Instagramie i były zdecydowanie lepsze, a to ten skład to jest taki sobie, ale ona je po prostu lubi, to jest taki fast food dla dalenia, więc też jej stwierdziłam, że jej dam co nieco dobrego. Tu jest jeszcze kolejna saszetka, też Magnolia, kulka Krzysia i dwie kredki, to są świetne kredki do brwi, które są mega cieniusieńkie. I jeżeli któraś z Was chce po prostu dorysować sobie takie pojedyncze włoski i tak dalej, to te kredki sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze. Widzicie, że one mają taką cieniusieńką końcóweczkę i ona się nie łamie, ona jest taka twarda, sztywna. Bardzo fajne. No i dostałam za jeden grosz jakąś taką oliwkę do ust. Jeżeli chodzi o Pepco, już sprawdzam, co Wam mogę pokazać. Mogę Wam pokazać ściereczki. Kupiłam sobie ściereczki, one są do łazienki, do szkła, uniwersalne i do mebli. Pisałyście mi, że sprawdzają się bardzo fajnie, więc wzięłam od razu. Spinki, jedną mam właśnie na głowie. Kolejna rzecz to podkładki pod kubki na stolik, także takie fajne, świąteczne. A wolę te takie jakby filcowe, a nie jakieś tam tekturowe, kartonowe, wiecie. Wolę te zdecydowanie. A Ty co to robisz? Chcesz chipsa, tak? Nie ma chipsa. Misia. A, no i ostatnia rzecz, którą dorwałam w Pepco dla siebie, to to-do list, ale chodziło mi o to, żeby po prostu wisiała sobie na lodówce, jak czegoś potrzebuję, żeby mogła sobie to dopisać i tylko zerwała kartkę, jak będę jechała do sklepu, bo czasami się czegoś zapomni, a tak to fajnie, fajnie wiedzieć, fajnie mieć. No, jazda zdalenia. Miśka. Szalony. Znowu się bawisz, znowu szalejesz. To jest Twoja ulubiona zabawka, tak? Chociaż nie wiem, czy tak można nazwać, że to jest ulubiona zabawka dalenia, skoro tak się z nią szarpie. No. Zaraz sobie napiszę, co potrzebuję. Yeah! Biorę się za odkurzanie, szybkie sprzątanie i potem zarobienie obiadu, ponieważ na niedługo przyjdzie Krzyś. No, niestety ja dzisiaj nie mogłam, zresztą też nie miałam samochodu. Niestety nie mogłam nigdzie wyskoczyć, żeby zrobić mojemu Krzysiowi jakąś niespodziankę mikołajkową.
A zawsze to jest miłe, dlatego będzie na niego czekał obiad, o ile zdąży, żeby on czekał, bo wydaje mi się, że chyba po prostu przyjdzie, jak go będę jeszcze robić. Ale to będzie taki mój prezent mikołajkowy. Mikołaj mnie natchnął, żeby zrobić obiad. Jak na razie tylko talerze zielone, bo to co na ciepło czeka tutaj. Na Małusia. Co, Krzysiu przyjechał? Chcemy zobaczyć, czy Krzysiu jest? Co? Krzysiu czy Mikołaj? Dzień dobry, Mikołajki. O, będzie spaghetti. Coś przed drzwiami widziałem. Coś ci tam chyba Mikołaj zostawił. Tobie też. Chyba. Idziesz zobaczyć? Światło świeci. Ciemno tu, strasznie. Co to tam jest? Coś Mikołaj przyniósł. Ciekawe co? Daleniusz, co to? Które jest czyje? Które jest Daleniusz? Daleniusz już czuje, które jest jego chyba. Które twoje? To jest coś dla ciebie. Ach, on się cieszy. Mikołaj to był. Daleniuszku. O matko jedyna, Daleniuszku. Daleniuszku. Mikołaj, to cię tak lubi! Okryj sobie, Mikołaj! Prosto! Nie, bo ty musisz mieć małe, bo ty po prostu potem... Popatrz, kiełbasę ci Mikołaj przywiózł! Proszę! A mi? Dziękuję, Mikołaj! To nie jest Mikołaj, ale... To... Nie? Najlepsza kiełbasa. Ona wie, że w tym dniu to jest cała kiełbasa jej. Masz. Ugryzła mi palec. A ja po co ja idę, jak tutaj mogłem zgasić? Ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony, że... Wykołajowi udało się upolować! Dalej gdzieś. Nie, jaki dobro ci wszystko, co Martusia lubi najbardziej! Ten Mikołaj to jednak wie, co Martusia lubi. Proszę, czekaj, jeszcze wody ci naleję. Proszę, smacznego daleniusku. Skąd miałaś rukole? Kupiliśmy rukole? Kiedy to kupiliśmy? Nie wiem, gdzie mam rukole. Kiedy kupiliśmy to? Wczoraj? Nie. Wczoraj nie wyjdzie z krewiera. A ty planowałaś to już wcześniej? Tak. Już pójdzie. Nie bądź selfie. Wzięcie Mikołaja jeszcze. Wiem, tak. Znaczy Mikołaj, cię przyniósł Mikołaj. Ciekawe, co dostałeś w kinder niespodziance. Ja to bym się przed naszym dzieckiem wygadał. I dziecko by tak siedziało z pomarańczem. Co? Ale że co? Jak ty, jak Mikołaj. Tak się cieszy. Się przyniosła ptaka zdechłego, no to... Będziesz się kąpać, Daleniusz? Będziemy się kąpać, tak? Okąpiemy się. A sikać chcesz? Na pole pójdziemy najpierw. Bardziej się cieszy, jak się jej pyta, czy na pole masz coś tutaj? To Oreo jest dobre, jak się je do kawy wsadzi. Nie, pyszne jest, jak się do kawy wsadzi, to ta czekolada się rozpływa i ciasteczko takie się robi, takie pyszne. Już
tylko się cała ufajdałam, ale przepyszne. Misia, idziemy się kąpać. Chodź. Dobry Daleniuś. Dobry, jaka będziesz pachnąca myszka. Na tym delikatuśnie kąpisz, fajnie. A jaki ty masz patent, żeby jej pyszczek umyć i żeby jej się nie nalało? Jej, to patent jej jednak kocha. Zawsze na wannie Daleniu stało. I teraz Daleniu jest dzieciątko. Jazda. Oho. Zerowo, poukładałam kocę. Dobra, kochani. My się z wami żegnamy w te Mikołajki. Prania. Na tle prania. I życzymy wam cudownych Mikołajek. My teraz idziemy chillować przed TV. Nie lubię tego. A ty to strasznie lubisz, zauważyłam. No zrób se. Pa! Pa! All the way.